Robert poszedł do kolegi, który mieszka w odległości 1 kilometra. Gdy wyszedł z domu, zaczął biec w stronę domu kolegi, a potem resztę drogi szedł. Przebiegł 2 razy większą odległość niż ta, którą szedł. Jaką odległość przeszedł Robert? Zapisz odpowiedź w metrach. Zróbmy to zadanie krok po kroku. Robert poszedł do kolegi. Część drogi biegł, a część szedł. Narysujmy tą drogę, którą pokonał Robert. Tu jest dom Roberta. Tu jest dom kolegi. I teraz wiemy, że przebiegł 2 razy większą odległość niż ta, którą szedł. Tutaj, jak widać, trzeba będzie tą odległość między domem Roberta a domem kolegi podzielić na 3 części. Podzielę na 3 części. Dlaczego na 3 części? Zobacz. Biegł 2 części. Biegł 2 części, czyli tutaj biegł i tutaj biegł. Potem się pewnie zmęczył i resztę drogi już szedł. Czyli ten kawałek jest faktycznie 2 razy dłuższy niż ten, który szedł. Czyli tutaj biegł, a tutaj szedł. Czyli biegł 2/3 całej odległości, a szedł 1/3. Widać to z rysunku, prawda? Tu mamy 1/3, jeden kawałek z 3, a biegł 2 kawałki z 3. Czyli 2 razy więcej niż szedł. Wiemy, że cała odległość, czyli cała ta odległość między domami Roberta i tego kolegi, to 1 kilometr. My chcemy wiedzieć, jaką odległość przeszedł Robert. Ile szedł? Mamy odpowiedź zapisać w metrach. Warto pamiętać, że 1 kilometr to 1000 metrów. To się może przydać, więc to od razu zapiszę. W porządku. Mamy 1 kilometr równy 1000 metrów i wiemy, że z tego kilometra szedł 1/3 drogi. Zatem musimy policzyć, ile to jest 1/3 z 1000 metrów. 1/3 z 1000 metrów. Ile to będzie? 1/3 razy 1000. To będzie 1/3 razy 1000. 1000 metrów. A to będzie równe 1/3 metra. To jest mnożenie ułamka przez liczbę. A ile to jest 1/3 metrów? Podzielmy. Podzielimy 1000 przez 3. Podzielimy. I dowiemy się, ile to jest. 1000 podzielić przez 3. 10 podzielić na 3 to 3. 3 razy 3 to 9. Odejmuję. Spisuję. 10. 10 podzielić na 3 to jest 3. 10 razy 3, 9, tak samo. 1 i spisuję. 10 podzielić na 3 to jest 3. 3 razy 3 to 9. Odejmuję. Nie ma już co spisać. Można by było teraz liczyć po przecinku, ile to będzie, ale wystarczy nam taka odpowiedź, to będzie 333 1/3 metra, ponieważ jest tutaj reszta 1, to będzie 333 1/3 metra, czyli taką odległość przeszedł Robert.